Słuchajcie, w wyniku tego, że źle ustawiłem kamerę, niestety większość materiału poszło się rypać z terenu, więc zostało troszeczkę tego, co się działo, plus wnioski końcowe. Wnioski są istotne, więc przepraszam Was za ten fuck up mój, ale mam nadzieję, że to będą dla Was cenne informacje. Dzień dobry YouTubie, jestem tutaj z moim synem Grzegorzem, więc idziemy zrobić tak. Prosiliście mnie o test hamaka. To będzie Tiger Wood ważka dwójka, ale jak stwierdziłem na poprzednim filmie i wielu innych, ja jestem hetero, więc nie mogę używać hamaków. Grzegorz ma tą ważkę, ale żeby utrzymać chociaż pozory heteroseksualności Grzegorza, jako podpinkę dzisiaj używa koca Bushman Thermo. A ja jestem w Swagman Rollu i to będzie też mój śpiwór. Mam ze sobą tą lekką karimatkę, żeby się do końca nie przebił ta sama pompa Bushmana, która jest przebita w dwóch miejscach, więc ona będzie mi tylko dawała placebo. Ale oprócz tego w końcu będzie około 12 stopni w nocy, więc użyjemy sobie hideouta Bushmana. I biorąc pod uwagę, że w tej chwili idę sobie w tym Swagmanie, bo pod spodem praktycznie nie mam nic, jest mi ok, to wiem, że będzie źle. Grzegorz jest ubrany w ten miltek przeciwdeszczowy cały i w kaloszach. Ja jestem w butach Magical Shoes, które już przemokły, bo one zawsze przemakają, są jak sandały. Ale jestem w skarpetach Merinosach i podobno jak one totalnie zmokną, to coś tam dają. Więc nie wziąłem zapasowej, bo chcę sprawdzić te teorie. Czuję, że będzie źle. No. Także idziemy się gdzieś tam rozłożyć. Komary już zaczynają dziabać. I tyle. Widzimy się dalej. Wygląda to tak. Dum, dum. Będzie grała muzyka, nie? Kurcz, jak szalona. Przez tą pieprzoną kamerę połowa materiału się poszła rypać, bo żeśmy wczoraj rozkładali hamak dla Grzegorza, podpinka z koca Bushman Thermo. Dla mnie było rozłożone to, czyli Bushman, no samopompa, Bushman Thermo, hideout, a ja jeszcze sobie z tego Swagmana zrobiłem śpiwór. Plus jeszcze tamta karimata, bo to wiadomo, żeby nie kłaść na glebie samego tego, samej samopompy. Więc ja nie spałem w ogóle. Przede wszystkim tak, komary. Tutaj masz moskitierę, w tym wynalazku masz moskitierę parę milimetrów od twarzy. Jak ci 7 komarów lata koło ryja, to można ochujeć. Więc to się nie wyspałem. Potem słuchajcie, po mniej więcej 2 godzinach Swagman zaczął taką kondensację łapać z tego biwi, że zrobiło mi się po prostu zimno. A jest słuchajcie 13 stopni, więc jest naprawdę cieplutko, nie? I Swagman zaczął łapać kondensację i musiałem wyjść, żeby przewietrzyć to, bo bym po prostu zmarzł. A tobie jak się podobało spanie w hamaku? Bo wszyscy mówią, że to jest najlepszy sposób na spanie, najwygodniejszy. Muszę powiedzieć, że to było jeden z gorszych moich noców w lesie. Ja tam siedzę w hamaku i komfortowo jest ok. Jest mi całkiem ciepło, ale po prostu nie jest możliwe pójść spać. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mogłem w ogóle przez całą noc. Bo jesteś heteroseksualny. Możliwe. No. Zdałeś test. Teraz jak wystawiłem się na działanie żywiołów, to powiem Wam szczerze, nie wiem czy mniej bym się zmoczył po prostu na deszczu, niż tą kondensacją. Mówię, cały Swagman przemoczony. Musiałem wejść pod drzewo i go osuszyć ruszając się, nie? Ciekawostka, skarpety Merino, które mam tutaj zupełnie przymoczone, rzeczywiście część właściwości grzewczych zachowują. Więc to był jeden z testów, bo wiedziałem 100%, że przymoczę buty i nie brałem innych skarpet, bo nocowałem boso. I Wam powiem, że dają radę skarpety Merino, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości co do wełny Merino, to nie miejcie. Grzegorz już się wyspowiadał. Jaki miałeś problem z tym hamakiem, powiedz? Ogólnie jeszcze przypomnę, że
Grzegorz nie jest wychowany w Polsce, więc jego Polska brzmi jak jak Polak, który pojechał na tydzień do Chicago. I jaki to miałeś problem, bracie, z tym, bracie, synu, z tym hamakiem, co ci się tam nie, co ci nie pasowało? No więc w nocy po prostu cały czas musiałem zmienić pozycję, bo nie mogłem znaleźć dobrą. I każdy raz jak znalazłem dobrą pozycję, to od razu musiałem wyjść z hamaku, żeby pójść i się wysikać, no. I to jest tak niemożliwe z hamaku wyjść, żeby nie było niekomfortowo, że po prostu to było nie do zniesienia, no. Słuchajcie, jeżeli lubicie hamaki, nie mi oceniać. Ja osobiście nie lubię hamaków, bo nigdy nie jestem w stanie znaleźć takiej pozycji, żeby mi było wygodnie. I rzeczywiście, za każdym razem jak idziesz się odlać, to musisz wyjść z tego pieprzonego hamaka. A wchodzenie do śpiwora w hamaku to jest oddzielna przygoda. To był twój pierwszy raz w hamaku? Tak, i ostatni. Ostatni. Jak ci się najlepiej spało w terenie, bo już kilka razy byłeś, nie? Tak, najlepiej spałem na kalimatce pod ponczo, więc... No, gleba. To jest podstawa. Koc zawsze i wszędzie. Koc Bushman najlepszy będzie. Zacznę od plusów Bushman Hideout. Plus jest taki, że jest to wielofunkcyjne urządzenie. Możesz sobie z niego zrobić poncho, możesz z niego sobie zrobić tarpa, możesz sobie z niego robić bivy. Jesteś nisko na glebie, jesteś super mega turbotaktyczny, w ogóle cię nie widać, nie? Plusem jest moskitiera, który robi świetną robotę. Leżysz sobie na glebie, wokół ciebie latają robale, dużo robali, uwierzcie mi, dużo robali, szczególnie komarów. I one cię tak naprawdę nie tykają. Minusy. Trudno się to przekształca z bivy na poncho. Minusem są suwaki, które się tną. One są wodoszczelne może dlatego, ale to nie są YKK. Szkoda, bo naprawdę z tymi suwakami zawsze miałem problem. Problemem jest straszna kondensacja. To jest ogromny problem. Więc... musicie podjąć decyzję, czy to jest sprzęt dla was. Ja osobiście widzę to w swoim ekwipunku jako element, który jest taki survivalowy, nie? Czyli jak idę sobie i nie planuję nocować, ale jest szansa, że to coś się stanie, to wtedy zamiast na przykład śpiwora NRC mogę wziąć takie coś, bo to jest dużo bardziej wszechstronne i mogę sobie z tego zrobić schronienie, albo się tym omotać, albo coś. Ja tego nie widzę jako ekwipunek do spania i biwakowania w tym. Ja to widzę ekwipunek jako element ekwipunku awaryjnego. Samopompa jest świetna. Samopompa świetnie się pakuje do plecaka. Jest super lekka. Jest bardzo wygodna. Daje świetny komfort termiczny. No ale oczywiście jak ją położyłem bezpośrednio na ziemi, to się poprzebijało od szyszek. I ciężko mi jest ją doprowadzić do porządku. Znalazłem kilka dziur, załatałem. Ale te łaty to jak użyłem, takie jak są do dętek rowerowych, więc muszę taką taśmę kupić specjalną. Jak macie to, jak wiecie jaka to taśma jest, to dajcie mi w komentarzu, bo ja nie mogę namierzyć takiej taśmy. Kojarzycie takie kurestwo, co się takie zakleja te dziury w tych samopompach i w materacach. Ale tak czy inaczej 15% macie zniżki wpisując CF Survival, ze spacją po CF oczywiście. Do końca bodajże września, chyba do 1 października jest ten kod rabatowy ważny.